Tak dobrze nie ubawił. A już ci. A znać... Potrzebujesz czegoś, Brzydalu? Brzydalu? No, ładny to ty nie jesteś. Ale... Nie przejmuj się, kobiety lubią brzydali bardziej niż wymuskanych lalusiów. A ty jesteś wyjątkowo brzydki. Chcesz się zabawić? Teraz nie mogę, ale znajdę cię w miasteczku. Jak się nazywasz? Margarita. Chciałem zrobić koledze niespodziankę. To ten smutas przybaliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wiersze. Nie lubię takich ekstrawaginacji. Myślałem o czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Twoja specjalność. Dobra, mam stałą stawkę. Ale z dala od balisty. O, to wyjdzie więcej. Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. Takie zasady. Niech będzie... Przysługa za przysługę? Jest coś, co możesz dla mnie zrobić. Miron i Alfons. Tych dwóch drabów, Loredo. Skopiesz im tyłki, to obciągnę nawet... Już i tak narozrabiałem przy egzekucji. Żadnych awantur. Wystarczy, że jakoś ich upokorzysz. Załatwione. Raz, mały elfik, szedł se drogą. Psia jego malć. Aż tu kresztor dorypał mu nogą, psa jego mać. Oś ty kurdów lub żyć trącany, psa jego mać. Pójdę na skargę do swojej mamy, psa jego mać. Pośpiewaliście? To może czas na inne rozrywki. Nie lubię odmieńców. A ja tępych mięśniaków. Czego chcesz, mutancie? Zmierzyć się na rękę. Nie cierpię mutantów. Zmiażdżę cię. Przekonajmy się. Nie ma to jak zabawa przy ognisku. Lepsza jest tylko zabawa przy ognisku i gorzałce. A już całkiem najlepiej, jak jeszcze jest kogo wyhendożyć. Na szczęście nasz komendant zadbał wszystko. Prawda? Chodź na tu, mała. Nienawidzę plugawych odmieńców! Wiem. Byle cię było stać na to bajdurzenie, bo za mniej niż 10 orenów ucha nie... Udało się? Spokojnie. Będę potrzebował kilku drobiazgów, ale i tak bardzo mi pomogłeś. Znajdziesz mnie na targowisku. Powodzenia, Wiedźminie! Witam. Czego, dziadu? Chcę się sprawdzić na rękę. A co ja z tego będę miał? Nic, bo dostaniesz łomot. A jak wygram? Pokonasz Wiedźmina. Czego więcej byś chciał? Ty jesteś ten Geralt? Szary wilk? Zgadza się. Dobra, zaczynajmy. Nie ma to jak zabawa przy ognisku. Lepsza jest tylko zabawa przy ognisku i gorzałce. A już całkiem najlepiej... Jak jeszcze jest kogo wyhendożyć? Na szczęście nasz komendant zadbał wszystko. Prawda? Chodź na tu, mała. Wsucho psite. Dziad mnie pokonał. Idę na paśnik, muszę robić masę. Byle cię było stać na to bajdurzenie, bo za mniej niż 10... Miron i Alfons. Dostali nauczkę? Jasne. Dobra. Idę się zająć chłopaczyną. Masz ochotę trochę się odprężyć, smutasku?
Jestem na służbie. O, daj spokój. Twoi koledzy się dobrze bawią. Czemu masz być gorszy? Racja. Chodźmy. Jak było? Z takim cycem mogła... Nie ma to jak zabawa przy ognisku. Lepsza jest tylko zabawa przy ognisku. Od razu mi się nie spodobał. Loredo trzyma tu cenne podarunki od miejscowych kupców. Chyba obawia się ataku Jorveta. Udało mi się też podsłuchać rozmowę komendanta z Shilą. Nie wiem dokładnie, o czym rozmawiali, ale komendant próbuje chyba ubić jakiś interes. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. A już całkiem najlepiej, jak jeszcze jest kogo wyhedożyć. Wchodź, czekają na ciebie. A dokładnie gdzie? Chałupa nie jest mała. Ty, znaczy się pan, to nigdzie nie idzie. Mamy rozkaz wpuścić Wiedźmina i nikogo więcej. Kurwisyn. Dobra, chcę grać ostro, będziemy grać ostro. Tylko bez awantur, bo zawołam posiłki. Nie trzeba. Przekaż Loredo, że zrozumiałem przesłanie. Bywaj, Rosz. Byle cię było stać na to bajdurzenie, bo za mniej niż 10 orenów ucha nie nadstawiam. Do komendanta? Zgadza się. Życzę powodzenia. Chyba jest w podłym humorze. Dlaczego? Historia na kiedy indziej i zdecydowanie gdzie indziej. Jesteś wreszcie. Nie chcieli mnie wpuścić, póki była tu czarodziejka. Widziałeś ją? Odmalowana jak marketanka na przemarsz wojsk. Czarodziejki myślą, że wszystko im wolno. Słyszałem o tym, co się wydarzyło w Temerii. Wysłano za tobą list gończy. Paskudna sprawa. Ale myślę, że się jakoś dogadamy. Muszę wiedzieć, czego legendarny Biały Wilk szuka na takim zadupiu. Przecież jestem tutaj prawym. Szukam mordercy Foltesta. Tutaj? Skojatel maczali w tym palce. Ich ślady prowadzą do Flotsam. Masz szczęście, że trafiłeś na Bernarda Loredo. Jeśli mówisz prawdę i Jorvet ma na rękach krew króla, pomogę ci go dopaść. Co z Vernonem Roszem? Dlaczego go nie wpuściłeś? Rosz? Wiesz, jaka sława go otacza? Tacy jak on najpierw działają, potem myślą. A gdy działają, z reguły przelewa się krew przypadkowych osób. Mam nadzieję, że jesteś po naszej stronie. A czyja to strona? Ludzi z Flotsam. Od lat terroryzowanych przez elfich bandytów. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ledwo uszliśmy z życiem ze spotkania z Jorvetem. Przeklęte wiewiórki zapuszczają się coraz bliżej. A elfy i krasnoludy żyjące w faktorii, kowale, handlarze, łowcy, polują, jedzą i śpią wśród ludzi. Po czyjej są stronie? Nie wiem. W tym sęk, Wiedźminie. Gdy walczysz o przetrwanie, lepiej, żebyś był pewien swoich sojuszników. Nie ludzie we Flotsam. Pewnie. Jedzą, chędożą się i srają wśród nas. Ale gdy Jorvet wezwie do ostatecznej walki, kto wie, co będzie. Widziałem swoje i dziwię się, że jeszcze was nie zdradzili. Coś ty powiedział? Nie ludzie we Flotsam nie mają łatwego życia. Straż dokłada swoje 3 grosze. Sam nie wiem, co ich tu trzyma. A ja wiem. Głód, który zagląda w oczy, gdy żyjesz w lesie. Ale masz rację. Trzeba ukrócić te akty niesubordynacji. Żołnierze to prości ludzie. Gdy twój kolega ginie od strzału wiewiórek,
To ciężko o miłość do elfa, który sprzedaje kolorowe chusty twojej żonie. Jesteś wiedźminem. Twoim zadaniem jest obrona prostaczków przed potworami. Ja chronię ludzi przed niebezpieczeństwem ukrytym wśród drzew. Widzę, do czego zmierzasz. Jorvet nie jest lepszy od potwora, który napada i pożera zbieraczy chrustu. Jest gorszy, bo inteligentniejszy i bardziej okrutny. Jak możemy go dorwać? Nie chcę, żebyś go zabił. Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł, ale nie będę teraz o tym mówił. Wiewiórki coś szykują, zapuszczają się coraz bliżej przystani. Podejrzewam, że chcą zaatakować barkę, która cumuje w naszym porcie. Co jest na barce? Bandyci, mordercy i gwałciciele. Mają odpłynąć do więzienia w Drakenborgu. Jak tylko dołączy do nich ich niesławny dowódca. Wisienka na torcie i najwspanialsze trofeum Bernarda Loredo. Z ust mi to wyjąłeś. Dopóki Jorvet pozostaje na wolności, ludzie, elfy i krasnoludy nie będą w stanie żyć obok siebie bez wzajemnych podejrzeń. Muszę się dowiedzieć, co planują wiewiórki. A skąd miałbym mieć takie informacje? Nie doceniasz mnie, wiedźminie. Może i bywam uprzedzony, ale nie posyłam na sznur niewinnych. Chociaż kiedyś będę musiał coś z nieludźmi zrobić. Weźmy na przykład twojego przyjaciela Zoltana Chivaya. Kontaktował się z Jorvetem. Jak ma mi pomóc, skoro nie może wyjść za mury? Widzisz, Geralt, zaufanie buduje się małymi krokami. Mógłbyś na przykład pomóc nam rozwiązać pewien problem. Potwór rzeczny Cairan zablokował nasz port i miasto traci przez to dochody. Zabij Cairana, to uznam przestępstwa twoich druhów za odpracowane. Wtedy Zoltan zaprowadzi cię do Jorveta. Jestem wiedźminem. Nie pracuję za darmo. Ma się rozumieć. Jeśli pomożesz nam w schwytaniu dowódcy Skojatel, wypłacę ci okrągłą sumkę z kasy faktorii. Spróbuję się czegoś dowiedzieć. Ufam, że przyniesiesz pokój, Flotsam, chociaż rozpętujesz burzę gdziekolwiek się pojawisz. Nie zawiedź tego miasteczka, Geralt. Bywaj. Krzece drogą, psa jego malć, aż tu krasnolud dorypał mu nogą, psa jego malć, aż ty kurdu plumżyć krosnany. Nie zapomnij swojego żelastwa. Mówię mu, biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. I co on na to? A on jest jeszcze trzecia opcja. I widzę, jak ręka wędruje do noża. Chojrak! I co? Dostał między łopatki z kuszy. Ale trafiło na biedaka. Biedni zawsze się stawiają. Nurtuje mnie pewne pytanie. Walą się chłopaki i pomordę dla braci. Co taki wiedźmin Maciego Gamratka jada? Kogo to widzą oczy Zigiego Króla? Przemyślałeś moją propozycję? Jestem gotowy.
Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Mów. Wiesz, z czego słynie Flotsam? Z niczego. I tu się mylisz. W dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Flotsam, gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i nie jedno zobaczy. Czasem zarobi, a czasem straci. Ja wystawiam własnych zawodników. Upatrzyłem ciebie i niebo żałujesz. No! Zadzierał nosa, co? A teraz chod... Myślałbym. Stać! Nie poznajesz Zigiego Króla? Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. Zigi Król innych nie zatrudnia. Ta, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Całe. Niech będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje. Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Zigi Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. Dobij skurwysyn! Patrzcie, patrzcie! Zigi Błazen wrócił! I to w wielkim stylu. Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Zigi Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Zigim i Geralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Gotowy. Wspaniale! Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach! Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie Suchy. Mówią tak na niego, bo leje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Może Suchy się zmoczy? Nie daj mu się! Wryja go! Nie daj mu się! Dobij skurwysyna! Pięknie, żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko, raz ci pierdolnę. Zwykle jeden jego cios wystarczy. Postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Powodzenia. Wryja go! Dobij skurwysyna! Nie daj mu się! Jesteś odkryciem mojego życia! Widzę. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo! Ale przed nami jeszcze długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z frędzlami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. Dawać do tego Kutasa. Wryja go! Dobij skurwysyna! Ha!
Nie daj mu się! Jeszcze tylko jeden i jesteśmy sławni i bogaci! Kto? Zdenek. W bójkach to mniej niż we czterech się na niego nie porywają. Ja jestem sam. Właśnie. Wiedźminie! Pozwól do mnie. Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. Do czego zmierzasz, Loredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. A, teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Spieprzaj, dziadu. Nie daj mu się! Dobij, skurwysyna! Wryja go! Płacz. Masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego. A nie mówiłem, że wygramy? Ma się tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa. W każdej karczmie darmowe kolejki. Że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędzasz je w moim imieniu. Mówię mu, biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. Masz pozdrowienie od komendanta Loredo, śmieciu. Kamraci, taki wniosek. Co tam nowy? Może byśmy się tak od czasu do czasu za jakąś uczciwą robotę wzięli. Bo wy, teraz kolega powie ci coś bardzo ważnego. Słuchaj uważnie i weź sobie do serca. No, co? Nigdy, przenigdy nie mów więcej takich rzeczy. Mam przebłyski pamięci, Jaskier. I coś sobie przypomniał? Własną śmierć. Twoją śmierć widziałem na własne oczy, o czym ci opowiadałem nieraz. Yennefer poświęciła swoje życie, żeby cię uratować. Myślałem, że przypomniałeś sobie, co było potem. No, jak to się stało, że jesteś tu teraz? Ja cię słyszę, widzę, ty oddychasz, żyjesz, chłopie! Żyję, ale jeszcze wszystkiego nie pamiętam. Złożyłeś Vernanowi raport o Flotsam. Zauważyłeś coś niezwykłego? W Zamtuzie mają wspaniałe dziewczyny. Polecam. Jedna z nich. Jaskier, wiesz, o co mi chodzi. Osada jak inne. Port, karczma, cuchnąca mułem rzeka. No, tyle zobaczy zwykły człowiek. My, poeci, patrzymy też w ludzkie dusze. Nie jest dobrze. Byłem świadkiem kradzieży w majestacie prawa. Strażnicy śmiali się, konfiskując towary. Mówili, że wreszcie zaprowadzą porządek. Widziałem, jak pijane bandziory biły elfkę, a nikt nie zareagował. Wiem, wiem, tak jest wszędzie. Ale tutaj już nawet nie chodzi o nienawiść czy szukanie winnych. Ludźmi powoduje chłodna kalkulacja. Szukają pretekstu, by się wzbogacić. Potrzebuję informacji. Czegoś, co naprowadziłoby mnie na trop królobójców. Znam tylko plotki krążące od śmierci Demavenda. Ludzie oskarżają niemal każdego. Elfy, Nilfgaard, Rivów... Niech zgadnę, zamieszani są w to też zerikańscy alchemicy i niziołki. Śmiała teoria,
ale Motłoch wymyśla jeszcze ciekawsze. Wiesz co? Tak naprawdę najbardziej niepokojącym skutkiem tych zamachów jest zamęt powstały w ludzkich głowach. Co dokładnie masz na myśli? Chaos. Ludzie nie wiedzą, co myśleć. Nie wiedzą, kto jest dobry, a kto zły. A czasy są nielekkie. Kto wie, co z tego wyniknie? Geralt z Rivii! Król Wiedźminów! Wiedźmin Królów! Chodź, napij się z nami! Z przyjemnością. Świętujecie coś? Wielką wygraną! Ciekawe. Załatwiliśmy Vejopatisa, czy jak mu tam? 13 odrąbał mu łeb i przyczepił do szyci! Zachowaliście się jak bydło. A co, zabawić się nie można? To tylko drewniana kukła. To bawmy się po naszemu. Racja! Wykałaczki! Zmierzysz się ze mną w rzucaniu nożami? Chętnie. Wes przeciwko Wiedźminowi! Obstawiamy, panowie! 10-1 na Wes! Wiedźmin, wiosło na ścianie! Wes, łeb ryby! Wiedźmin, szynka! Wes, beczka! Wiedźmin, mapa na ścianie! Geralt wygrał. To są obesrańcy, co zbezcześcili posąg Vejopatisa! Na widły ich! Uważaj, co mówisz, kmiocie! O co chodzi? Takie tam... urządziliśmy sobie turniej. Rzucali nożami w posąg Vejopatisa! Żołdactwo bezcześci nasze bóstwa! To nie są żołdacy, tylko niebieskie pasy. Wiesz, co to znaczy? Niebieskie czy zielone, jeden pies! Kurwie syny, wszystko jak jeden mąż! Co powiedziałeś? Ja tylko... Powiedziałeś, co myślisz! I dobrze! Tak trzeba! Piwo dla tego dzielnego człowieka! Wypij moje zdrowie! Zdrowie kurwiego syna Vernona Rosha! Vernon... Gówniane macie naczynia w tym waszym flotsam! Niegodne bohatera! Ale mam pomysł! Chlaj z podłogi piwo od kurwiego syna! Geralt, zrób coś. Spróbuję, Vernon. Zostaw ich w spokoju. Bo co? Co mi zrobisz? Dosyć tego! Przestańcie! Wstawaj, Vernon. Nie chciałem tego. Dajcie mi spokój. Za surowo go oceniasz. Nie lubię sadystów. Widzisz, Vernon był półsierotą. A co to ma do rzeczy? Wychowywał się w nędzy. Żeby nie pomarli z głodu, jego matka została kurwą. Dzieciaki nazywały go kurwim synem. Od tamtego czasu źle znosi to wyzwisko. Chodź, napijemy się. Dobra.
Pamiętacie, jak czekaliśmy na odsiecz w jaskini? Kto by nie pamiętał, z głodu żarliśmy torf. To były czasy. Wypijmy za pożywny torf! Ejże! Co powiecie na małe zawody? Kto pokona Geralta na rękę, dostanie beczkę piwa. A jak wygra Geralt, to co? Dam ci swój miecz. Stary. Nie jeden łeb od niego spadł. Dzisiaj się już takich nie kuje. Niech będzie. W gardle mi zaschło. Polej no tam, który! A pamiętacie, jak się raz założyłem z porucznikiem, że wychędożę 4 elfki na raz? Powiedział ci, że prędzej na kurwich dupach przepłyniemy morze! Dałbym radę! Pewnie, tyle że elfek zabrakło. To zaczynamy. Przekonamy się, czy 13 da radę Wiedźminowi. Trzynastka, musisz jeszcze poćwiczyć. A idźcie wy wszyscy w cholerę. Olej na tam, który! Pamiętacie, jak kiedyś wjechałem koniem na drzewo? Nie pamiętamy. Napij się, to ci się pamięć odświeży. No, panowie, tym razem fen przeciwko Wiedźminowi. Geralt, nagroda jest twoja. Niech ci służy. Panowie, nasze zdrowie! Całkiem jak po bitwie. Garga, gargu, gargę? Tam to było chlanie. Zażygaliśmy całe pole bitwy. Na kurwich dupach do raju! Toście pochlali? Jak żyję, nie widziałem czegoś takiego! Czegoś nie widział. No, takiego widowiska! To znaczy? Jak nie pamiętacie, to tym lepiej dla was. Odśwież mi pamięć. Za kilka orenów może by mi co powiedział. Gadaj, albo dam ci w pysk. Nie dość, że pijak, to jeszcze cham. Z pewnością stać cię na więcej. Masz. A teraz gadaj. Idźcie do burdel mamy, ona zna szczegóły. Pokiego grzyba my to nosimy, szefie, skoro port jest zablokowany? Żeby nie... Ten bigos chyba ma już dosyć. Milcz, kobieto. Bywaj, Rosz. Kurwa, poczekaj, aż się odsłoni! Na cholerę ci tyle żelastwa, hmm? Nagroda może ci przypaść tylko z woli Boga. Obraża Bogów samym swoim istnieniem. No i co teraz? Wiedz, że powierzono mi pewną relikwię, lecz ja sam nie mam z niej pożytku.
Bogowie nie oświecili mnie w jej kwestii, ale jeśli opatrzność czuwa nad tobą i szczęście ci dopisze, możesz ją wygrać w kości. Zapewne zrobisz z niej lepszy użytek niż ja, ignorant. Cóż, oko opatrzności. Odpuśćcie nam nasze winy. Ostrożnie z tymi mieczami. Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i strzygę? Pięknie. Nie wiem, powiedz. On obala flaszkę. Coś tam próbuje. Komuż to ja widzę! Widywałem cię w wyzimie! Jako dziewica. Witaj. Czym mogę służyć, kawalerze? Podobno ty najlepiej wiesz, co tu się wczoraj działo. Lepiej nie pytaj. Lepiej mów. Nie ma nic za darmo, a już na pewno nie w bordelu. No, niech będzie. Gadaj. Przyszliście tu w pięciu. Chociaż nie. Przyczołgaliście się. Przyczołgaliśmy się? A jakże? Jeden z tych niebieskich zamówił 5 dziewcząt. Dałam wam najlepsze, bo dobrze płaciliście. Co było dalej? I to jest najciekawsze. Bo zamiast chędożyć jak normalni ludzie, to wsiedliście na moje dziewczyny i kazaliście się im zawieźć do portu. Niemożliwe. Spytaj tej, co mundur nosi. To Wes też tutaj była? A była, była. Próbowała was powstrzymać, ale gdzie tam? Kto to był ten Foltest, co go zabili? Ten, co kazał mówić do siebie w łyku? Nie, tego dzisiaj widziałam. To nie wiem. Pozdrawiam. Hej! Dzień dobry. Najpierw. Jasne, złotko. Miau. Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i strzygę? Nie wiem, powiedz. Jasne, złotko. Chwała bogini. Pięknie. Chcesz się Nudzę się. Ciupcianko? No co ty nie powiesz? Uważaj na lewy sierpowy! Cześć, Wiedźminie! Cześć, krasnoludzie! Rozmawiałem z burdelmamą. To wszystko prawda? Próbowałam was uspokoić, ale uparliście się, że na kurwich dupach przepłyniecie rzekę. Nie udało się, ale dzielnie próbowaliście kilka godzin. A dalej co było? Stwierdziłeś, że chcesz zostać żołnierzem niebieskich pasów i koniecznie musisz mieć tatuaż.
Jaki tatuaż? Tak jak my. No i masz. Cholera, gdzie moje rzeczy? Rozrzucało się, gdzie popadło. Schowało mnie do tego kufra pod oknem. Dzięki, Wes. Uważaj na siebie. Zachowuj się, Wiedźminie! No, ładne porządki. Szczęść Boże! Krasnolud Kowal odbiera chleb uczciwym rzemieślnikom, elfy szwendają... I co tam u was słychać? Komendant zrobi z nimi porządek. Niech tylko upora się ze skojarzeniem. Witam w moim skromnym sklepie. Czym handlujesz? Do medytacji, do odświeżenia. Potrzebuję receptury na jedno z twoich kadzideł. Mam ich tutaj ponad 200. Chodzi mi o to, które sprzedaje się najlepiej. Mogę nieźle zarobić za recepturę twojego kadzidła. Podobno jest szkodliwe. Nie może być! Jak dotąd żaden klient nie narzekał, ale receptury nie zdradzę nikomu. Możemy zrobić tak. Dam ci recepturę bardzo podobnego zapachu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja zachowam swój sekret. Zgoda. Poczekaj sekundę. Proszę. Wiedźmin? Zgadza się. To musisz coś zrobić z tym łajdackim procederem. Zwyrodnialec ze sklepu bezkarnie sprzedaje truciznę. Myślałem, że to kadzidła. Kadzidła to tylko przykrywka. Ludzie uzależniają się od tego. Tracą zmysły, jak po fistechu. Musisz koniecznie doprowadzić do zamknięcia tego sklepu. Jeżeli go zamkniesz, mieszkańcy Flotsam dobrze ci zapłacą. Porozmawiam z handlarzem. Witam w moim sklepie. Podobno jedno z twoich kadzideł to silny narkotyk. Narkotyk? U mnie? Większej bzdury nie słyszałem. Pewna dama mówiła, że działa zupełnie jak fistech. Może dla tej damy wszystko działa zupełnie jak fistech. Wiem, że jest w nim coś niezwykłego. No dobrze, przyznaję się. Kadzidłami zajmuję się od lat. To był zwykły zapach. Skąd mogłem wiedzieć, że ludzie zaczną się nim podtruwać? Zresztą, przecież im tego nie zabronię. Mieszkasz z tymi ludźmi od dziecka. Dlaczego chcesz ich potruć? Masz rację, Wiedźminie. Widzę, że ci się udało. Dzięki w imieniu całego Flotsam. Oto twoja nagroda. Tylko bez żadnych sztuczek. Miecz ma zostać w pochwie, zrozumiano?